Panie Krzysztofie, piszę do Pana kilka słów. Rodzina, Panna, lat 36, średniego wzrostu. Pochodzę z Zielonogórskiego, ale obecnie mieszkam i pracuję w Szczyrku. Małej nałogu żadnego nie mam, bogactwa też nie posiadam. Jestem szczera, ale nie lubię oszustwa. Pracy się nie boję żadnej, ja też we wsi pochodzę, znam smak ziemi. Na razie tyle, czekam na odpis. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za list, chociaż go się nie spodziewała. W pierwszym liście pisałam bardzo mało, bo i do kogo było pisać? Przecież go czytała gazeta i dopiero potem tobie odesłali. W ogóle nie byłam pewna, czy to dojdzie w taki dziwny sposób. Ja wyjechałam za pracą w świat i się zatrzymałam właśnie w Szczyrku, w domu w czasowym górniczym. Tu mieszkam i pracuję jako pokojowa, ale jak trzeba, to idę do pracy, do recepcji, do kuchni, gdzie trzeba. Specjalnie zdjęcia na razie nie posiadam, ale jak tak pan chce widzieć, co to za brzydal się odezwał, to posyłam takie skromne, jak siedzę przed domem na łące. Właściwie to jestem taka, jaka jestem. I jestem tylko tęgawa, mam wagi 59, włosy ciemne, szatynka. Wszystko opiszemy o sobie i nie będziemy o czym później pisać. Co pan jeszcze chce wiedzieć, to śmiało pisać, ja odpiszę. Pozdrawiam miło i serdecznie, do usłyszenia, Rynia. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo za list. Przepraszam, że nie od razu odpisałam. Z tym spotkaniem nawet dobrze
Nawet dobrze pan wymyślał, bo i po co mają nas oglądać zawczasu ludzie z grona pracy, jak my się jeszcze sami nie znamy. To najlepiej by pasowało na drugą niedzielę października. Od nas idzie autobus z Bielska rano 7 i 8. Chyba wyruszę tym na 8 i bym była około godziny 11 na dworcu. Nie znam właściwie Krakowa. Będę się kręcić koło budki z telefonem na dworcu. Będę na pewno, choćby lało i brzmiało. Ale jak powiem, to plan wykonam. Jestem raczej szczera i obowiązkowa. Ja bym była ubrana w kurtkę taką niby szarą, podobną do blado-niebieskiej. I spódniczkę też popielatą. Myślę, że się odnajdziemy. Góra z górą się nie zejdą, ale człowiek z człowiekiem zawsze się zejdzie. Myślę, że jeszcze pan zdąży mi na list odpisać. Pozdrawiam miło i serdecznie, czekam na wiadomość. Renia. Each night seems like a thousand years alone. I can't lose these young boy blues. Every time I kiss your lips, baby, feel so blue. I got my feeling deep inside. No, with you, each night seems like a thousand years alone. I can't lose these young boy blues. Don't know what to do. Don't know what to say. Głupio to trochę wyszło, to nasze spotkanie. Ja i tak długo byłam, bo od 9 do 13.20. Było 5 godzin jazdy, a tylko 2 godziny odwiedzi.
young boy blues. Can't you hear me sing? Each night seems like a thousand years. Oh, I can't lose it, young boy. Droga Reniu, cieszę się bardzo, że nareszcie poznałem Cię. Czy to przeznaczenie nasze, to się okaże. Z mojej strony wrażenie pozytywne. Jesteś miłą dziewczyną i mam nadzieję, że nasza znajomość będzie się pogłębiać, aby ku zadowoleniu obu stron. Nie wiem, jakie wrażenie odniosłaś Ty. Żałuję, że tak szybko musiałaś odjechać. Chciałem poznać, porozmawiać o wielu sprawach, ale niestety teraz, gdy poznałem Cię, będę jeszcze bardziej oczekiwał listu. Łączę pozdrowienia, Krzysztof. Cześć Krzysiek, dziękuję bardzo za list. Dostałam go już w poniedziałek 7. Pracy mieliśmy teraz trochę więcej, bo był remont. W tym był bankiet dla dyrektorów, kierowników naszych kopalni. Święta dla mnie są najsmutniejsze w roku dni. Nie lubię świąt i się nimi wcale nie cieszę. Bo w święta prawie nikt nie przyjmuje obcych ludzi i trzeba samemu siedzieć w czterech ścianach i pomyśleć, jak ktoś się raduje świętami. Na tym kończę. Do zobaczenia, Renia. Droga Reniu, list otrzymałem zaraz w poniedziałek. Wieczory są teraz długie, nie mam co robić, więc zabieram się zaraz do odpisania. Pogoda u nas zupełnie się popsuła. Ociepliło się i zaczął padać deszcz. Po prostu plucha. Cześć. Pozdrawiam wszystkich miło i serdecznie z mroźnego Beskidu. Wy chyba jeszcze śniegu nie macie. Musisz przyjechać, to zobaczysz, że ja nie kłamię, tak jak w telewizorze. Zabierzesz trochę śniegu do was. Natomiast nie można nie zauważać rzeczy najistotniejszych. Przecież to nie przypadek, że wszystkie kraje nasze... Dobrze jest nic nie robić, ale czasem tego lenistwa za dużo. 8 godzin robię i dalej zaczyna się lenistwo. W tę niedzielę miałam nie robić, ale idę do pracy i prędzej czas przyleci. Co do następnego spotkania, to tak jak się umówiliśmy w Katowicach. Each night seems like a thousand years. Przepraszam, że piszę tak mało, ale już idę na pocztę i się spieszę, żeby zdążył list przed spotkaniem. Skończyłam szychtę o 17. Na pocztę mam 30 minut, ale pójdę. Dziękuję za list i kartkę, na który z utęsknieniem czekałem. W tą sobotę i niedzielę będę robić, a w następną 20 mam wolne, to możemy się spotkać. Może być w Bielsku. Tęsknię i czekam na następne spotkanie. Myślę, że teraz mogliśmy się spotkać bliżej Ciebie. Na miejsce dojechałam fajnie, bez przeszkód. Szłam do centrum Szczyrku, bo do Białej nie było autobusu. Troszkę się bałam wampirów. Wieczorem tego jest pełno i szukają przygód. Na szczęście nikt nie zaczepił. Przed 21 doszłam na miejsce.
Reniu, to czekaj lepiej na poczekalni, żebyś nie zmarzła. Czasu na rozmowę będzie i tak dosyć. Może być nawet do poniedziałku rana. Bardzo czekam na to spotkanie. Myślę, że wiele się rozstrzygnie. Spraw dla mnie i dla ciebie. Przyjdź, a ja na pewno wyjdę na dworzec. Mogę być na poczekalni, bo u nas jest zima i wilki przyszły na południe. Dobrze, że nie wiem gdzie, bo bym się bała wieczorami chodzić. Pytałam się mojej gospodyni, czy mogę gościa zaprosić do mieszkania. Pozwoliła, tu jest mój dom i moi opiekunowie. Ty na pewno z wielką niecierpliwością czekasz na kilka słów od reginy, a ona sobie spokojnie siedzi na dupie i milczy. Dopiero wczoraj byłam u księdza w Szczyrku się opytać, co mi będzie potrzebne i od kogo. Wszystko wskazuje na to, że obrady za chwilę się rozpoczną. Profesor Klemens Szamiawski zajmuje też miejsce przy stole. A nie będę chyba zbyt pompatyczny, jeżeli powiem, że właśnie na ten moment oczekiwaliśmy już od września z ogromną niecierpliwością. Jak widać na naszym ujęciu, co najmniej połowa uczestników tego spotkania już jest, a w tej chwili przybywa Lech Wałęsa. Co do załatwienia z mojej strony, to dopiero w tym tygodniu, bo nie było czasu, ale zdążę. Nie martw się, zresztą omówimy to u ciebie. Poza tym u nas po staremu. Wszyscy zdrowi. Do zobaczenia, kochanie. Pacałusów 102 Krzysztof. Rock me, baby, rock me all night long. Yeah, rock me, baby, gonna rock me all night long. All right, I want you to rock me, baby, now, like my back ain't got no bone. Roll me, baby, like you roll your wagon wheel. Yeah, roll me, baby, like you roll your wagon wheel. All right. When you roll me, baby, now you don't know how it makes me feel. Oh, no. Like you roll your wagon wheel. Yeah, roll me, baby, like you roll your wagon wheel. All right. When you roll me, baby, now you don't know how it makes me feel. I'm gonna play it just one more time.
Najbardziej oczekuję tej wody upragnionej, przede wszystkim ciepłej wody i tego odpływu, żeby tak nie latać wiaderkami. Później w przeszłości na drugim planie, co plan dziedziuś ma być kiedyś na wiosnę prawdopodobnie, to też, żeby było właśnie przy dziecku ta woda, żeby nie można było go umyć, czy też nawet przepłukać, żeby nie latać właśnie. Przyszłość. Jakoż ta przyszłość. Przyszłość.